grupy, a już za chwilę audycja cyklu Historia Żywa. Gomułka i Chruszczow, próba poluzowania sowieckiego gorsetu. O tym w 38. odsłonie cyklu audycji Historia Żywa, poświęconej wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem, od Rusi po Rosję. Rankiem 19 października 1956 roku radzieckie oddziały stacjonujące w Polsce w marszu na Warszawę znajdowały się już 150 km od stolicy, celem przeprowadzenia wojskowej interwencji. Nikita Chruszczow, pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, chciał wymusić na komunistach polskich rezygnację z wyboru Władysława Gomułki na pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Te wydarzenia poprzedził pierwszy strajk robotniczy i bunt w PRL-u. W czerwcu na ulicę Poznania wyszli robotnicy domagający się poprawy warunków pracy. Demonstracja pokojowa została krwawo stłumiona przez władze komunistyczne. Poznański czerwiec zaniepokoił Moskwę obawiającą się kontrrewolucji w Polsce i usamodzielnienia się w decyzjach towarzyszy polskich. PZPR, gdzie walczyły ze sobą dwie frakcje, twardogłowi natolińczycy i puławiani ci zwolennicy socjalizmu z ludzką twarzą, ujawnił się nurt zmierzający do liberalizacji i demokratyzacji ustroju, wysuwający Władysława Gomułkę na przywódcę zmian. 19 października miało odbyć się plenum partii, aby dokonać zmian w biurze politycznym, zmniejszyć jego skład oraz wybrać towarzysza Wiesława na pierwszego sekretarza. 17 października w rozmowie telefonicznej z Edwardem Ochabem, ustępującym przywódcą partii, Chruszczow zażądał przełożenia terminu plenum i zapowiedział przyjazd delegacji radzieckiej do Warszawy. Na odłożenie terminu Ochab się nie zgodził, delegację zaprosił na później. To zignorował Gęsek i rano 19 października na czele sowieckiej delegacji wylądował w Warszawie, grożąc pięścią towarzyszom polskim obecnym na lotnisku. Pod presją czołgów rosyjskich pod Warszawą rozpoczęły się rozmowy polsko-sowieckie. Ostatecznie Chruszczow wyjechał bez zawarcia jakiegokolwiek porozumienia z polskim przywódcą, a wizja sowieckiego puczu nadal mogła być realna. Mimo to 21 października Gomułka został pierwszym sekretarzem. O czym rozmawiał ideowy marksista-leninista Gomułka z Chruszczowem? I dlaczego nie uległ Moskwie przy perspektywie wywózki na Syberię w najlepszym razie? Czy odniósł sukces i można mówić o poluzowaniu sowieckiego gorsetu, czy jednak nie, w kolejnych latach rządów towarzysza Wiesława? Historia Żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor Dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Czy dziś, panie profesorze, przypomnimy jedno z najciekawszych, z najważniejszych, najbardziej znaczących wydarzeń w relacjach polsko-rosyjskich? Po 1945 roku oczywiście. W historii PRL, tej mierzonej z jednej strony od momentu wprowadzenia władzy wyznaczonej przez Stalina w granice państewka, które określał także Stalin, a więc od lipca 1944 roku do roku 1989. Przypomnijmy, że PRL skończył się formalnie 31 grudnia 1989 roku. A więc w owym 45-leciu rok 56 niewątpliwie zajmuje pozycję wyjątkową i porównywalną chyba tylko z 80 rokiem z sierpniem. Pod pewnymi względami jednakże jest to cezura może nawet ważniejsza, dlatego że ten czas stalinowskiego modelu implikowanego przy pomocy najbardziej brutalnej siły w Polsce został przerwany w tym momencie czy w tym czasie, bo to nie był jeden moment, to był proces rozwijający się, tak jak pani redaktor to już zaznaczyła, między czerwcem 56 roku masowym protestem robotniczym w Poznaniu
a październikiem tegoż samego roku, kiedy to zmiany na szczytach władzy w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spowodowały reakcję sowiecką i próbę znalezienia nowego modus vivendi między Moskwą a podporządkowaną jej, ale szukającą nieco więcej niezależności wewnętrznej Warszawą. To właśnie ten proces przemian 1956 roku spowodował niewątpliwie zmianę sytuacji, powiedziałbym tak, intelektualnej, kulturalnej. Polska pozostawała nadal pod wpływami i to przemożnymi, gospodarczymi, politycznymi Związku Sowieckiego, ale jednak to, co dzieje się po 1956 roku w Polsce, jest na pewno bardzo wyraźnie inne, odczuwalnie inne od tego, co było przed 1956 rokiem dla wielu milionów Polaków. I w tym sensie ta cezura niewątpliwie jest bardzo ważna. Pytanie natomiast, na które wciąż odpowiadają historycy, znajdując argumenty za i przeciw. Pytanie w tym kontekście brzmi, czy rzeczywiście Gomułka, ten październikowy przełom, symbolizuje istotną niezależność, czy dążenie do niezależności od Moskwy, czy raczej od początku chodziło tylko i wyłącznie o poszerzenie sfery wewnętrznej autonomii dla kierownictwa komunistycznej partii w Polsce, ale bez jakiejkolwiek myśli o rzeczywistej niezależności od Moskwy. Dlaczego to właśnie towarzysz Wiesław stał się, panie profesorze, tym głównym bohaterem tej historii? Nie było nikogo innego? Gomułka znajdował się w sytuacji szczególnie dla siebie korzystnej w 1956 roku z następujących powodów. Po pierwsze, był jedynym właściwie znanym, ktoś mógłby powiedzieć nawet wybitnym, przywódcą komunistycznym w Europie Wschodniej, który znalazł się w niełasce Stalina, ale nie został stracony, bo przypomnijmy, że na Węgrzech, w Czechosłowacji, w Rumunii, w Bułgarii odbywały się po roku 50 mniej więcej, czy na przełomie lat 40 i 50 procesy, w których w ramach zacieśniania absolutnej kontroli przez ekipę czy ekipy wyznaczone przez Stalina do sprawowania władzy w tych poszczególnych krajach obozu eliminowano, i to w procesach pokazowych, zasłużonych towarzyszy komunistycznych, po to właśnie, żeby dać przykład absolutnej lojalności wobec Moskwy. Nie wystarczy być towarzyszem nawet o najdłuższym stażu partyjnym i najbardziej oczywistych dowodach dotychczasowej wierności wobec Związku Sowieckiego. Trzeba jeszcze cieszyć się aktualnym zaufaniem sowieckiego kierownictwa, konkretnie Stalina, żeby móc sprawować władzę namiestniczą w poszczególnych krajach bloku sowieckiego w Europie Wschodniej. Gomułka uniknął tego losu, został internowany we własnym domu, we własnej willi. Został pozbawiony wolności, ale właściwie żadne wielkie represje go nie dotknęły i nie złamały, no ponieważ nie był torturowany, nie zmieniło to jego osobowości jakoś, to izolowanie, inaczej niż na przykład później ważnego przywódcy jak Janosz Kadar na Węgrzech, który co prawda nie został zamordowany w ramach tych procesów komunistycznych, ale był torturowany ciężko i dlatego stał się po prostu potulną marionetką w rękach kolejnych ekip moskiewskich po 1956 roku. Tym bardziej zaskakuje, że Gomułki ten los nie spotkał. Czy był aż tak silną osobowością, miał tak silną pozycję wśród komunistów, nie tylko oczywiście polskich, a może w ogóle nie polskich? Nie, to oczywiście nie była żadna zasługa Gomułki. To była kwestia szczęścia, jak sądzę po prostu, że jego proces przygotowywany długo, rozwlekle powiedziałbym, przez Urząd Bezpieczeństwa pod nadzorem Bieruta, przewlekł się na tyle długo razem z tymi przygotowaniami, że zdążył umrzeć Stalin. Nastąpiły początki odwilży w Związku Sowieckiego, zmiany politycznej odgórnej i stąd zapotrzebowanie na takie otwarte procesy polityczne ze strony Moskwy zmalało de facto. A jednocześnie, owszem, tutaj na pewno pani redaktor zwróciła uwagę słusznie na pewien aspekt tej sprawy, a mianowicie Gomułka cieszył się poparciem części aparatu partyjnego, choć w społeczeństwie polskim na pewno nie był popularny. Był traktowany jako po prostu jeden z ważniejszych funkcjonariuszy tego aparatu, który zniewolił Polskę po 1944 roku, ale jednocześnie to pamiętano z propagandy, która towarzyszyła odsunięciu Gomułki od najważniejszych stanowisk partii w państwie w 1948-1949 roku.
był oskarżany przez swoich towarzyszy o to, że broni polskiej drogi do socjalizmu, że broni indywidualnej własności chłopskiej przed przyspieszoną kolektywizacją, przed PGR-ami. W to wierzono. Zakładano, że rzeczywiście w odbiorze społecznym w każdym razie pojawiła się taka sugestia, że Gomułka to jest ten, który co prawda jest komunistą, ale nie chce na ślepo dążyć za przykładami sowieckimi i niezależnie od tego, czy ma rację, czy nie, to po prostu ma swoje zdanie w niektórych sprawach, a nie jest tylko marionetką sowiecką. Tak to pamiętano z nawet propagandowych przekazów skierowanych przeciwko Gomułce, właśnie oskarżanemu o to, że nie słucha dostatecznie rad towarzyszy sowieckich. Towarzysz Wiesław stał się, panie profesorze, tym głównym bohaterem tej historii. Tak silną osobowością, miał tak silną pozycję wśród komunistów. I to właśnie sprawiło, że Gomułka musiał być postrzegany na progu 56 roku, kiedy odbył się 20. zjazd KPZR w Moskwie. Zjazd, na którym wygłoszono słynny, tajny referat. Chruszczow wygłosił referat wielogodzinny, w którym oskarżył Stalina o część przynajmniej z tych zbrodni, jakie rzeczywiście wódz rewolucji popełnił w ciągu swoich długich lat rządów nad państwem sowieckim i całym systemem sowieckiego imperium. Ten referat, który stał się prawdziwym trzęsieniem ziemi dla obecnych na zjeździe delegatów zarówno partii sowieckiej, jak i gości zagranicznych, spowodował nagłe zejście, śmiertelne zejście kilku przywódców partii komunistycznych, m.in. Bolesława Bieruta. Stąd nawet pojawił się żart wtedy kursujący w Polsce, że Moskwa powinna zmienić nazwę ze swojej starej ruskiej nomenklatury na Częstochowa, no bo Częstochowa się tam przywódców sowieckich satelitów. A więc ten wstrząs z marca 1956 roku wysyłał falę do krajów podporządkowanych Moskwie, wyraźnie zapowiadając zmiany, no bo jeżeli Stalin już nie jest doskonałym wzorcem, jeżeli po cichu co prawda, ale jednak zaczyna się krytykować, potępiać nawet jego błędy i wypaczenia, jak to określano, to w takim razie potrzebne będą jakieś zmiany też w ekipach stalinowskich, które do tej pory były usadowione w krajach Układu Warszawskiego. Przypomnę, powołana została ta struktura wojskowa w 1955 roku jako dodatkowe narzędzie kontroli Moskwy nad satelickimi państwami w Europie Wschodniej. I to właśnie stanowiło kontekst, w którym postać Gomułki jawiła się jako możliwe rozwiązanie wewnętrznego kryzysu władzy, wewnętrznego, podkreślę, kryzysu władzy w PRL w 1956 roku. A na to nałożył się protest, o którym wspomniała pani redaktor, czyli czerwcowe powstanie robotników w Poznaniu Cegielskiego, które ta minimalnie tylko zmieniona ekipa po śmierci Bieruta na czele z Edwardem Mochabem stłumiła tradycyjną metodą, siłą, przy pomocy wojska wezwanego do strzelania do bezbronnych robotników. Wojska dowodzonego w dodatku przez sowieckiego oficera, noszącego tylko formalnie polskie nazwisko Popławski, a naprawdę nazywającego się Gorochow. To wszystko razem robiło wrażenie w Polsce, ta krwawa rozprawa z robotnikami poznańskimi, z ludnością cywilną Poznania, bo przecież padły także ofiary, których symbolem stał się Romek Strzałkowski. Ofiary cywilne, młodzi ludzie, którzy przypadkowo, można tak powiedzieć, stali się celem tej de facto egzekucji, jaką wykonywały wojska PRL-owskie na rozkaz Ochaba i Cyrankiewicza, by stłumić protest oddolny, społeczny. To wszystko razem spowodowało dodatkowy zewnętrzny kryzys władzy w PRL. I to właśnie sprawiło gorączkowe poszukiwanie, czy wywołało potrzebę gorączkowych poszukiwań jakiegoś człowieka, który pozwoli wyjść z tej sytuacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I Gomułka jawił się tutaj wielu towarzyszom jako kandydat szczególnie obiecujący, zwłaszcza, że jak słusznie zauważyła także pani redaktor we wprowadzeniu do naszej audycji, szczyty władzy PZPR podzielone były mocno w 1956 roku na tle sposobów wyjścia z dziedzictwa stalinowskiego.
nastąpił ten podział, który w świetnym swoim eseju, wydanym zresztą w paryskiej Kulturze, Witold Jedlicki określił dosadnie jako podział na chamów i Żydów, jako chamów wskazując grupę tak zwanych natolińczyków od siedziby dawnego Pałacu Potockich, siedziby Bieruta, siedziby czy pałacyku używanego przez Urząd Rady Ministrów. Czyli owych twardogłowych, betonu partyjnego. Tak będzie się określało ludzi o podobnej postawie nieco później w latach 70. czy na progu lat 80. Po drugiej stronie byli tak zwani Żydzi, często rzeczywiście żydowskiego pochodzenia, towarzysze partyjni, którzy od miejsca spotkań, mieszkaniu jednego z nich przy ulicy Puławskiej, Leona Kasmana, byli nazywani puławianami. Tyle, że właśnie podział na twardogłowych i liberałów jest kompletnie nieprawdziwy w tym przypadku, ponieważ i jedna i druga grupa była zanurzona po uszy we krwi, którą przelano w Polsce w poprzednich 8 latach. I jedna i druga skupiała zbrodniarzy stalinowskiego okresu władzy komunistycznej w Polsce. Różnili się natomiast towarzysze dwiema cechami. Natolińczycy bliżej skupieni byli, powiedziałbym, ambasady sowieckiej. Chcieli wiernie kontynuować każde polecenie idące z Moskwy. Natomiast puławianie uważali, że potrzebne jest właśnie zamanifestowanie jakiegoś odejścia od tego podporządkowania Moskwie, choćby poudawanie tego odejścia i wskazanie pseudoliberalizacji na najbliższe miesiące jako celu, po to, ażeby właśnie odciąć się od własnej odpowiedzialności za zbrodnie w poprzednich latach. Ten podział sam w sobie oznaczał, że żadna grupa nie będzie chciała ustąpić drugiej przewodnictwa nad partią. A Gomułka rzecz jasna ani do jednej, ani do drugiej nie należał, no bo był poza strukturami władzy partyjnej w tym momencie, czyli wiosną i latem 56 roku. I dlatego także jako kandydat, można tak powiedzieć, no kompromisowy, a w każdym razie nie należący do żadnej z tych grup, dodatkowo ujawniał swoje walory. Czyli Gomułka odniósł wrażenie, że mimo iż nie należy do żadnej z grup, to ma silne poparcie całego partyjnego kolektywu, zwłaszcza że Edward Ochab zgodził się na oddanie stołka pierwszego sekretarza PZPR. Ale czy Gomułka nie wychodził przed szereg i nie kozaczył w tych przyszłych kontaktach z Moskwą, skoro tak postawił się Chruszczowowi? To już są cechy, indywidualne cechy charakteru, który Gomułka w odróżnieniu od niektórych innych pierwszych sekretarzy przed nim i po nim po prostu posiadał. Nie został tego charakteru pozbawiony jako agent sowiecki, tak jak w przypadku Bieruta, czy jako człowiek złamany przez sowieckich zwierzchników, jak choćby Jaruzelski. Gomułka był człowiekiem bardzo silnego charakteru, typem autorytarnym, mówiliśmy kiedyś o nim w osobnej audycji porównującej życiorysy niektórych ważnych postaci naszej historii. Gomułka był na pewno wiernym, tak jak pani redaktor powiedziała, marksistą-leninistą, to znaczy wierzył w tę ideologię i jednocześnie wierzył także głęboko, dał temu wyraz w swoich prywatnych zapiskach, które nie miały służyć żadnym propagandowym celom, że oparcie Polski o Związek Sowiecki jest podstawą bezpieczeństwa geopolitycznego kraju. Po prostu w to wierzył. I to razem trzeba wziąć pod uwagę, żeby zrozumieć, że celem Gomułki, który staje na czele władzy w PRL w 56 roku w październiku, nie jest zerwanie ze Związkiem Sowieckim, nie jest odejście od komunizmu, tylko jest ustalenie relacji między Warszawą komunistyczną a komunistyczną Moskwą na zasadach, które bardziej będą szanowały jego osobistą władzę w Polsce. Tak, ażeby przyszłość Polski pod jego rządami była widoczna w perspektywie bardziej suwerennej. Wiem, że to jest określenie ryzykowne. Nie ma czegoś takiego jak suwerenność drugiej świeżości. Ale w pewnym sensie Gomułka w porównaniu do Bieruta czy w porównaniu do Gierka podpowiada potrzebę znalezienia jakiegoś określenia na autonomię PRL-u, większą lub mniejszą. W przypadku oczywiście Bieruta nie było żadnej właściwie autonomii w stosunku do Związku Sowieckiego. W przypadku Gierka będzie ta autonomia pozorowana większa, ale w istocie będzie mniejsza niż pod rządami Gomułki. I to była właśnie już cecha charakterologiczna. Rzecz jasna, nie wystarczyło charakteru, żeby postarać się o tę autonomię większą. Trzeba było, ażeby społeczeństwo polskie stało za Gomułką w tej akurat sprawie, czyli w sprawie walki o zwiększenie
polskiej niezależności wewnętrznej. Opoluzowanie tej smyczy, ujmijmy to taką metaforą, którą trzymali gospodarze Kremla w ręku, a na smyczy trzymali między innymi Polskę. I takie właśnie połączenie charakteru Gomułki z poparciem społecznym zdecydowało o tym, że Chruszczow, który przyjechał, przypomnijmy, no, nagle na ten konwentykl partyjny PZPR na 8 plenum 20 października 56 roku, przyjechał Chruszczow razem niemal z całym kierownictwem sowieckim, no bo przecież i Bułganin, i Mołotow, i Kaganowicz, i Mikojan, i dowódca wojsk Układu Warszawskiego Iwan Koniew. Wyraźnie to świadczyło o tym, że zmobilizowane zostały całe elity sowieckiego imperium, żeby wymusić przywrócenie pełnej kontroli nad tym, co dzieje się w Warszawie. No i w stan gotowości postawione zostały wojska północnej grupy Armii Radzieckiej, 62 tysiące żołnierzy, które stacjonowały na terenie Polski wtedy, dwie dywizje pancerne między innymi, zostały puszczone w ruch, a więc istotnie wydawało się, że jeśli aparat partyjny, który wybrał właśnie w tym momencie Gomułkę, chciałby się opierać naciskowi Chruszczowa, to po prostu może Chruszczow przejść do bezpośredniego użycia środków militarnych, którymi dysponował. Do tego nie doszło, bo przekonał się Chruszczow, że nawet część dowódców Ludowego Wojska Polskiego staje w tym momencie po stronie Gomułki, że oczywiście społeczeństwo polskie, jak tego dowodziło już tyle razy od XVIII wieku, nie życzy sobie dominacji wschodniego sąsiada nad własnym życiem i najchętniej by tę dominację co najmniej ograniczyło, jeżeli nie może jej zrzucić całkiem. To właśnie razem przekonało Chruszczowa do tego, żeby przyjąć propozycję, którą złożył mu Gomułka. Bo jednak doszło do takiej propozycji, to nie był żaden układ jeszcze formalny, ale Gomułka przekonał Chruszczowa, że nie jest jego, to jest Gomułki celem, żadne zrywanie więzi ze Związkiem Sowieckim ani z leninizmem, tylko poprawa tych relacji na zasadzie bardziej wzajemnie korzystnej, a nie tylko jednostronnie eksploatującej Polskę. Gościem audycji Historia Żywa w programie Pierwszym Polskiego Radia jest profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa. Kiedy czyta się omówienia, opisy rozmów Chruszczowa i Gomułki, to wydaje się, że to był taki słowny boks. Ale z historii przypominamy sobie, że Rosja rozwiązywała sprawy polskie, problematyczne czy też buntownicze, w sposób jeden jedyny krwawymi działaniami. Tutaj Chruszczow uległ i mnie to bardzo, bardzo zastanawia, jak zaledwie słowny boks zastopował coś, co mogło zakończyć się właśnie krwawą jatką, w najlepszym wypadku wysłaniem na Syberię. Myślę, że trzeba wziąć pod uwagę szerszą sytuację w obozie tak zwanym socjalistycznym w owym czasie, bo przypomnijmy, że jest to moment, kiedy zaczyna się powstanie na Węgrzech. Koniec października, te manifestacje, które wybuchają w Budapeszcie jako właściwie solidarnościowe manifestacje w stosunku do polskiego ruchu na rzecz większej niezależności od Moskwy, rozwijają się błyskawicznie jeszcze przed końcem października. Powstanie Narodowe, które jasno deklaruje, że celem nowych władz na Węgrzech jest wyjście z Układu Warszawskiego, jest ogłoszenie neutralności państwa węgierskiego i jest rezygnacja z podstawowej zasady systemu komunistycznego, czyli dopuszczenie realnej wielopartyjności, czyli wprowadzenie zasad autentycznie demokratycznych w życiu politycznym. To był prawdziwy problem dla Chruszczowa w tym momencie. Gomułka tymczasem zapewnił go, że ani nie ma zamiaru wprowadzać demokracji w Polsce, dopuszczać innych partii, ani nie ma zamiaru zrywać z Układem Warszawskim czy ogłaszać jakiejś neutralności dla Polski. Chce tylko troszkę więcej swobody dla swojej władzy i troszkę lepszych warunków gospodarczych relacji między Związkiem Sowieckim a Polską. I to właśnie połączenie sprawy węgierskiej z Polską w październiku i na początku listopada 56 roku grało na korzyść Polski, na korzyść Gomułki, bo Chruszczow uruchomi swoje czołgi w Budapeszcie.
niezwykle krwawo stłumi tamto powstanie, które poszło o kilka kroków za daleko w stosunku do tego, co Chruszczow uznawał za dopuszczalne w relacjach między Moskwą a jej satelitami czy wasalami w Europie Wschodniej. Gomułka wiedział dokładnie, gdzie się zatrzymać, nie tylko ze względów taktycznych, ale jeszcze raz to powtórzę, dlatego że wierzył w to, że trzeba być z Moskwą i trzeba trzymać się komunizmu. To właśnie sprawiło, że Gomułka nie podzielił losu Imre Nodzia, przywódcy, być może wbrew woli własnej, przywódcy Powstania Narodowego Węgrów, a wywodzącego się przecież ze środowiska komunistycznego, tak samo jak Gomułka. I jest oczywiście wątek chiński i Mao Tse-tung, który wstawił się za Polską, tak można powiedzieć? Rzeczywiście często ten aspekt jest podnoszony w rozważaniach historycznych o 56 roku. Odwiedzi w 57 roku dość manifestacyjnie, można powiedzieć, premier Chińskiej Republiki Ludowej Chu Enlai, a w październiku 56 roku i w listopadzie władze chińskie istotnie wyrażały żywe zainteresowanie rozwojem sytuacji w Polsce, dając do zrozumienia Moskwie pośrednio, nie ostro, ale jednak wyraźnie dając do zrozumienia, że nie życzą sobie, żeby Związek Sowiecki traktował bratnie kraje socjalistyczne, jak długo one chcą pozostać socjalistyczne, jako swoje terytoria zależne, jako marchię, można powiedzieć, zachodnie Imperium Rosyjskiego. O ile Mao i całe kierownictwo Komunistycznej Partii Chin popierało zdecydowanie rozprawę z powstaniem węgierskim, no bo uznano w Pekinie, tak samo jak w Moskwie, że jeżeli Węgry ogłosiły neutralność i wyjście z obozu de facto socjalistycznego, to trzeba to zniszczyć siłą, przemocą, tak właśnie jak to zrobił Chruszczow. Natomiast jeżeli Polska pozostaje w obozie socjalistycznym, to dobrze jest z punktu widzenia Chin, żeby obóz socjalistyczny nie był traktowany jak imperium Rosji, jak folwark rosyjskiego przywódcy komunizmu, czyli Chruszczowa. Chiny po prostu walczyły o swoje równorzędne wobec Kremla stanowisko jako współgospodarzy całego obozu socjalistycznego i dlatego w pewnym sensie takie ostrzegawcze pomruki pod adresem Moskwy wysyłały, rzecz jasna, nie grożąc żadnymi konsekwencjami do żadnej wojny w obronie Polski, wojny chińsko-rosyjskiej by nie doszło. Ale taka obawa o krytykę, choćby propagandową krytykę ze strony Chin niewątpliwie grała na naszą korzyść w Moskwie. Gomułkę poparł prymas Stefan Wyszyński. Towarzysz Wiesław otrzymał, jak pan profesor wspomniał, ogromny mandat zaufania od Polaków. Ale czy ten gorset uszyty przez Moskwę dla Polski w ogóle się choć na moment, na chwilkę rozluźnił, czy nie, skoro współcześni, co prawda historycy podkreślają, że Gomułka bardzo szybko zmarnował ten dorobek października. Nikita Chruszczow był pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, zdaje się, do 1964 roku. Gomułka do roku 1970 i jednak spełniał oczekiwania towarzyszy w Moskwie. Myślę, że trzeba jednak rozróżnić dwie płaszczyzny, na których rozgrywała się polityka ówczesna, których rozgrywa się polityka wciąż w różnych krajach. To jest płaszczyzna wewnętrzna i zewnętrzna. Na tej wewnętrznej Gomułka chciał być po prostu autorytarnym przywódcą kraju. Dlatego postrzegamy go i słusznie jako kogoś, kto bardzo szybko wycofał się z obietnic jakiejkolwiek liberalizacji wewnętrznej w Polsce. Oczywiście nie wróciły czasy stalinowskie, nie wrócił masowy terror, ale o żadnej szerszej demokratyzacji mowy być nie mogło. Natomiast, gdy idzie o płaszczyznę zewnętrzną, Gomułka trzymał się konsekwentnie linii, którą zaznaczył w październiku 1956 roku. Tak, pozostajemy w Układzie Warszawskim, pozostajemy wierni Związkowi Sowieckiemu, ale na warunkach naszych kierownictwa partyjnego Warszawy, które chce dbać o powierzony przez Moskwę ich opiece teren, o Polskę w granicach takich, jakie ona uzyskała po 1945 roku. I o gospodarkę Polski, ażeby ona rozwijała się nie jak gospodarka kraju kolonialnego, który ma swoją metropolię wyzyskującą Polskę w Moskwie, tylko jak gospodarka kraju, który chce się rozwijać w pewnym sensie suwerennie. Na tej płaszczyźnie Gomułka niewątpliwie prowadził przez 14-letni okres swoich rządów w Polsce grę z Moskwą, która warta jest odnotowania.
bo już w punkcie wyjścia twarde negocjacje dotyczące najpierw usunięcia sowieckich doradców, tak zwanych sowieckich doradców, czyli de facto zarządców aparatu bezpieczeństwa w PRL. Ponad 500 takich doradców opuściło Polskę po październiku 1956 roku na mocy porozumienia z Moskwą. Łącznie ze słynnym Konstantym Rokossowskim. Tak, Rokossowski z kolei symbolizował pełne podporządkowanie Ludowego Wojska Polskiego Moskwie. To podporządkowanie operacyjne oczywiście pozostawało w ramach Układu Warszawskiego, ale zawarto nową umowę dotyczącą warunków stacjonowania Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej czy Sowieckiej, jak kto woli, w Polsce, regulując te sprawy konkretnymi już ustaleniami. Ale przede wszystkim prowadzono twarde negocjacje dotyczące warunków gospodarczej współpracy. Przypomnę, że na progu 1956 roku RWPG, niedawno powołana organizacja mająca koordynować gospodarki obozu socjalistycznego pod dyktando Moskwy, na szóstej sesji RWPG ustalona, a raczej Moskwa ustaliła, że Polska będzie funkcjonowała jako zaplecze surowcowe dla dwóch gospodarek w Europie Wschodniej, które miały być przemysłową lokomotywą tego regionu, czyli Czechosłowacji i NRD. No, oznaczało to oczywiście całkowite podporządkowanie gospodarki polskiej, utrzymanie jej nie do rozwoju jako zaplecza surowcowego dla wyżej rozwiniętych gospodarek. I z tej pułapki Gomułka chciał PRL wyciągnąć. Chciał także wyciągnąć oczywiście Polskę z otwarcie kolonialnych stosunków gospodarczych, które narzucił Związek Sowiecki w czasach Stalina. Chodziło o sprzedawany, jeśli w ogóle słowo sprzedawany ma tu sens, wysyłany za darmo do Związku Sowieckiego węgiel z Polski. Chodziło także o sprawę rozstrzygnięcia reparacji wojennych, w których Polska miała partycypować w tej części, którą Związek Sowiecki zagarnął. To jest kwestia nadal aktualna. Zwróćmy uwagę, że no wciąż spieramy się o kwestię reparacji od Niemiec. Związek Sowiecki zabrał te reparacje, które miały pokrywać także nasze straty wojenne. I mimo starań Gomułki z 56 i 57 roku tej sprawy akurat nie udało się Gomułce załatwić. Węgiel owszem, zaczęliśmy wysyłać już po nieco mniej wyzyskujących naszą gospodarkę cenach do Związku Sowieckiego. Kilka innych spraw udało się załatwić. No, udało się załatwić sprawę bardzo ważną dla ćwierć miliona ludzi, to znaczy umowę repatriacyjną tak zwaną, na mocy której ponad 250 tysięcy Polaków ze Związku Sowieckiego mogło przyjechać do PRL. Trudno powiedzieć, że do ojczyzny, bo zostali wyrwani z korzeniami ze swojej ojczyzny gdzieś we Lwowie, Wilnie, Grodnie czy gdzieś dalej. Ale w każdym razie wrócili do bardziej Polski niż tego miejsca, gdzie pozbawieni byli wszelkiego kontaktu z polskością, to jest w Związku Sowieckim. Więc to także była niewątpliwie jakaś część tych relacji sowiecko-polskich, w których Gomułka doprowadził do niewielkiej poprawy. Główna część jednakże tej gry, tej wielkiej gry naprawdę, którą prowadził Gomułka, dotyczyła granic Polski. Chruszczow postępował z charakterystyczną dla siebie i dla całej polityki rosyjskiej, nie tylko sowieckiej wobec Polski, brutalnością. Czy można powiedzieć, że Moskwa zrobiła w tym względzie z Polski zakładnika, bo trzymała w szachu Gomułkę? Ta karta była najważniejsza, ta karta związana z gwarancją naszej granicy zachodniej. To nieustannie było podkreślane w relacjach polsko-rosyjskich. Tak, oczywiście. To była właśnie ta najważniejsza część gry geopolitycznej, można tak powiedzieć, którą Gomułka prowadził z Moskwą. Najpierw z Chruszczowem, a potem od listopada 1964 roku, kiedy Chruszczow został odsunięty przez towarzyszy z KPZR z Breżniewem, następcą Chruszczowa. Chruszczow szczególnie rzeczywiście twardo próbował szachować Gomułkę sugestiami porozumienia z Niemcami ponad głowami polskich towarzyszy w Warszawie. Porozumienia z Niemcami, w którym Chruszczow zdawał się oferować polskie ziemie zachodnie, uzyskane po 40 czy w 45 roku, jako pewnego rodzaju prezent dla Niemiec. Takie sugestie pojawiły się na przykład już w czasie rozmów polsko-sowieckich w 1957 roku w maju, gdzie Chruszczow zagroził rewizją granicy zachodniej, jeżeli Polacy będą zbytnio upominali się o swoje prawa gospodarcze.
Chruszczow także manifestacyjnie wysyłał swojego zięcia, redaktora Prawdy Adżubeja, do RFN, do kanclerza Adenauera z taką misją sondującą możliwości nowego układu w Europie, w którym Niemcy zrezygnowałyby z udziału w NATO w zamian za neutralizację, połknięcie NRD i jeszcze w prezencie mogłyby dostać część przynajmniej ziem, które do tej pory miała Polska od 1945 roku. To były kwestie bardzo żywo wtedy dyskutowane, oczywiście kuluarowo w prasie oficjalnej PRL o tym nie było wzmianek. Pojawiły się natomiast echa tego rodzaju obaw Gomułki w postaci inicjatyw polityki zagranicznej, częściowo uzgadnianych ze Związkiem Sowieckim, ale częściowo wyrażających PRL-owską czy gomułkowską próbę przeciwdziałania takiej zmianie granic. To był tak zwany plan Rapackiego z października 1957 roku od nazwiska ministra spraw zagranicznych PRL Adama Rapackiego o utworzeniu strefy wolnej od produkcji i magazynowania broni nuklearnej obejmującej Polskę, Czechosłowację, NRD i RFN, a jeszcze bardziej tak zwany plan Gomułki, nieco później ogłoszony w lutym 1964 roku, także miał zamrozić zbrojenia nuklearne na tym terenie. Chodziło Gomułce po prostu o potwierdzenie terytorialnego status quo w Europie Środkowej, o uznanie zachodnich granic PRL. To była jego obsesja. Słuszna, powiedziałbym, jak najbardziej. Tu akurat Gomułka niewątpliwie reprezentował polską rację stanu i doprowadził do niezwykle ważnego w końcu przełomu w tej sprawie swoimi negocjacjami. Na początku grudnia 70 roku podpisany został układ w Warszawie. 7 grudnia podpisał go Willy Brandt i ze strony polskiej premier Cyrankiewicz o podstawach normalizacji i wzajemnych stosunków między PRL a RFN. RFN uznawała linię od Rejnysy Łużyckiej za zachodnią granicę PRL. Od tej pory szantaż ze strony Moskwy pod adresem PRL czy Polski w ogóle, że bez opieki Moskwy Polska zostanie po prostu rozebrana przez Niemcy, ten szantaż będzie znacznie mniej skuteczny. I to jest niewątpliwie jakaś część zasługi, jakkolwiek trudno mi to przychodzi przez gardło, zasługi towarzysza Wiesława, skądinąd satrapy, brutala, odpowiedzialnego za wiele cierpień Polaków, w szczególności oczywiście w grudniu 70 roku. Ale to jest osobne zagadnienie. Grudzień 70, fascynująca sprawa, związana jak najbardziej z grą Moskwy z Gomułką, z grą, w której Gomułka został zatopiony przez Moskwę, jak najbardziej celowo. I to jest odpowiedź, panie profesorze, także na pytanie, jak ocenić tę próbę poluzowania gorsetu sowieckiego, próbę, którą podjął Gomułka w 1956 roku. Czy na jakiś chociaż mały plus dla towarzysza Wiesława, czy jednak nie przejdzie to panu przez gardło? Jak już powiedziałem, w tej płaszczyźnie wewnętrznej niewątpliwie wiele bardzo złego można na jego konto i trzeba nawet zapisać. Na płaszczyźnie zewnętrznej objawem podporządkowania Moskwie i hańby, którą niełatwo zmyć, jest decyzja Gomułki o współudziale Ludowego Wojska Polskiego w inwazji na Czechosłowację w sierpniu 1968 roku. Ta niewątpliwie czarna strona dziedzictwa gomułkowskiego. Ale trzeba jednak przypomnieć po tej drugiej stronie, w imię obiektywizmu i zrozumienia sytuacji Polski jako kraju zależnego od Czerwonej Moskwy w tym czasie, wysiłki Gomułki, żeby tę zależność zmniejszyć. Te wysiłki były autentyczne i wyrażały się nie tylko w kwestii polityki zagranicznej na tej linii związanej z obroną polskiej granicy zachodniej. Zapomnianą, a ciekawą bardzo kwestią jest próba reformy gospodarczej, którą zaproponował w 1969 roku najbliższy współpracownik Gomułki, sekretarz Komitetu Centralnego do Spraw Ekonomicznych Bolesław Jaszczuk. Prawie nikt o tym nie pamięta, nie wspomina, a ta reforma, tak zwana reforma mówiąca o selektywnym rozwoju, tak się to nazywało w nowomowie partyjnej, w istocie była próbą zmniejszenia zależności od Moskwy, ponieważ reforma ta zakładała, że będzie rozwijał się w Polsce przemysł bardziej energooszczędny, że Polska postawi na chemizację węgla, czyli wykorzystanie własnych zasobów do rozbudowy nowszych technologii energetycznych.
a przede wszystkim zrezygnuje z rozwoju tych gałęzi przemysłu, w których jest tylko wykonawcą podzespołów dla produktów, które ostatecznie wychodzą czy to ze Związku Sowieckiego najczęściej na eksport międzynarodowy, z Czechosłowacji czy z NRD. No bo polegał cały wyzysk w układzie RWPG, wyzysk polskiej gospodarki, że Polska kupowała rozmaite potrzebne do rozwoju tych podzespołów przemysłowych produkty za dolary w krajach zachodnich, a następnie przekazywała wykonane przez siebie Polsce elementy produkcyjne, czy to do przemysłu lotniczego, czy okrętowego, towarzyszom radzieckim za pół darmo. Z tej formy wyzysku Gomułka chciał zrezygnować i do tego miała służyć owa reforma. Kiedy tylko towarzysz Breżniew zorientował się w tym działaniu Gomułki, nastąpił grudzień 70 roku. Operacja usunięcia Gomułki, oczywiście związana także z jego autorytarnym sposobem zarządzania partią i państwem, była niewątpliwie dokonana przy błogosławieństwie Moskwy, o czym coraz częściej możemy się przekonać dzięki odsłanianiu kolejnych źródeł historycznych. Gomułka nie był ostatecznie wygodnym partnerem dla Moskwy i został usunięty, zastąpiony dużo wygodniejszym Gierkiem. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie opowieści cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej www.polskieradio.pl/1. Kolejna audycja tego cyklu za tydzień w poniedziałek po godzinie 21. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Dorota Truszczak, do usłyszenia.